Cześć, siemano mordeczki, witajcie z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. Dzisiaj tak troszeczkę inaczej, dzisiaj taki typowy let's play z farminga, których na moim kanale było bardzo, ale to bardzo mało. Bardziej skupialiśmy się na nowych seriach i zawsze te serie były kontynuowane. Ale dzisiaj, tak mówię, zrobimy troszeczkę inaczej, bo prosiliście o to, abym też wkraczał w takie inne rzeczy z farminga, czyli nie bierzemy żadnej serii, tylko po prostu testujemy mapę, testujemy jakieś mody, robimy sobie takie jakieś luźne odcineczki. A dzisiaj, że jest poniedziałek, czyli najtrudniejszy dzień w tygodniu, zawsze do nagrywania, więc postanowiłem, że dzisiaj będzie to coś innego i przetestujemy sobie właśnie nową maszynkę, która niedługo już pojawi się do pobrania. I ogólnie jest to Agromatch DP30, oczywiście od VN-a, któremu bardzo serdecznie dziękuję za podesłanie do testowania. Na 7500 zostanie on wydany, z tego co się nie mylę, a na 8000 na fanpage'u VN-a oczywiście dostaniecie kolejną maszynę, która też jest bardzo długo wyczekiwana, ale wam nie powiem, co to jest. Także mordeczki, zapraszam was od razu do opisu. Myślę, że w komentarzu też znajdziecie gdzieś link do Fałana, będziecie mogli sobie potestować, bo naprawdę takiego, że tak powiem, grubera czy półgadutowego jeszcze nie widziałem. Jest naprawdę mega wykonany, ale to zaraz na spokojnie wszystko sobie pokażemy. Oczywiście, no mapa bolusiowo. Próbowałem znaleźć coś innego, nie będę ukrywał, ale nie było kompletnie nic. Dzisiaj przetestujemy sobie też takiego fenda. Fendt 828 Vario. Mój Jezu, dawno się na takich maszynach nie grało, to się nie wie, co to jest. Drzwi możemy sobie zamknąć, pasażerów nie mamy. Naprawdę powiem wam, bardzo fajne dźwięki. Komputer, jak widzimy, się odpala. Myślę, że wszystko będzie ok, także możemy sobie powoli ruszać. Mamy podniesiony. Powiem wam, że naprawdę mega się cieszę, że mogę go przetestować. Już bardzo, bardzo długo za mną chodziła ta myśl, że niebawem wyjdzie, więc zrobimy sobie odcinek, ale nie myślałem, że dostanę go przedpremierowo. Także mordeczki, już wam pokazuję, o co kaman, bo naprawdę bardzo wiele fajnych funkcji posiada. Najlepszą funkcją chyba tego wszystkiego to jest regulowana wysokość. Zaraz wam pokażę, o co chodzi w ogóle. Wcześniejsze maszyny chyba jeszcze żadnej takiej nie spotkałem. Myślę, że wjedziemy sobie tutaj, bo na tym polu jeszcze nie robiliśmy. I zaczniemy sobie od tamtej strony. Koguciki już możemy wyłączyć na spokojnie. Powiem wam, weekend naprawdę bardzo fajny, ale to zaraz sobie pogadamy na ten temat. A więc tak, już wam pokazuję. Ogólnie w sklepie możemy wybrać sobie dwie funkcje: zdejmij światła lub załóż światła. Pojawia się wtedy oczywiście ta tylnia ramka ze światłami, o które, jak sami widzicie, realistyczne światła też są. No i najważniejszą funkcją jest to, że nie opuszczamy obciążnika, tylko opuszczamy naszą maszynę. A więc teraz tak, jak widzicie, no maszyna nam się opuszcza, wszystko nam się dostosowuje, i teraz najpiękniejsza sprawa jest taka, że albo możemy zrobić tak, i jak widzicie, podnoszą nam się te tylnie wały, dzięki czemu one opierają się na ziemi i dostosowuje nam się głębokość. Teraz możemy sobie na spokojnie wystartować, tylko wiecie co, ja sobie zmniejszę, bo nie wiem, z tym głęboszem można jeździć chyba tak, nie wiem, z 5, 6 na godzinę. Za szybko na pewno nie będziemy z tym jeździć. O, od razu inna moc, dźwięk silnika jest. I zobaczcie teraz sami, jeśli chodzi o te boczne ekrany, one się dostosowują również do powierzchni, co jest pięknego jeszcze, że mogą się dostosować też do nawierzchni, jeżeli ona nie jest równa. Przypuśćmy, z lewej strony mamy górkę, z prawej strony mamy równy teren, i wtedy na przykład lewy ekran nam zostanie normalnie, a ten prawy dostosuje się do danej górki. Także to jest naprawdę mega, mega, mega fajna sprawa. Teraz zresztą sami zobaczcie, no, można sobie regulować te animacje, wszystko dostosowują się jak najbardziej. Oczywiście możemy sobie też złożyć te nasze ekrany boczne. Chodzi o to, żeby, wiecie, ta ziemia nam się nigdzie tutaj nie wyrzucała na boki. Dobra, my sobie cofniemy, zaczniemy się już tutaj ogarniać. Także naprawdę mega, mega fałę się postarał. No i na pewno następne maszynki też będą dobrze wykonane, więc jest na co czekać. Dawno VN-a już nie było z czymś nowym, no a teraz jak już wszedł, to na pełnej pompie. Dlatego też, mordeczki, myślę, że dość szybko nam się uda, jak zawsze, wbić i dostaniecie to do głównego downloadu. Dobra, my sobie cofniemy teraz. Kurczę, takie dość małe pole wybrałem, ale właśnie tak chciałem taki krótki odcinek, bo jest już późno, jak sami zresztą widzicie.
I no muszę dla dzisiaj dla was to wrzucić, bo nie mam nic. No weekend powiem wam naprawdę mega fajny. Jak wiecie, był Adaś, był Brączek, byliśmy u Kaskiego na urodzinach, był Kaziu. Naprawdę mega fajna imprezka była. Powiem wam, dawno takiego fajnego spotkania ekipowego nie mieliśmy. Szkoda, bo brakowało jeszcze z nami Tanasa, no ale tam na Sisku już niebawem 18, więc prawko będzie można się większej i całej brygadzie już spotykać. Także powiem wam, że no teraz te ostatnie dwa weekendy, bo w poprzedni weekend, jak pamiętacie, byłem u Brączka. Tam też głównie tak skupiliśmy się na FIFA, że tak powiem. Woleliśmy sobie posiedzieć, pogadać, popić coś, niż nagrywać, bo i tak mieliśmy odcinki w miarę ponagrywane. Więc z tym jest spoko. Jak spotykamy się na taki weekend, to najczęściej staramy się, aby wiecie, to ten czas spędzić jakoś inaczej niż tylko nagrywać. Gorzej jest, wiadomo, na dłuższy czas, no bo wtedy to nagrywanie już musi być, bo na tyle na pewno nie uda nam się nagrać nic. Myślę, że możemy sobie to dać nie na maksymalną głębokość, możemy troszeczkę wypłycić to i będziemy teraz sobie szaleć. Też bardzo fajnie wygląda, czekajcie, zaraz to znajdę. Nie wiem, czy to z kabiny nie będzie lepiej widoczne. Oj nie, niestety nie, nie w tym fędzie. Jeżeli możecie zauważyć, tutaj na dole ręką mam, chciałem pokazać, no ale tego nie widzicie. Głębokość jest bardzo fajnie widoczna. O, z kabiny, patrzcie, na jaką głębokość mamy, 30, 40, 50. Także to jest bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o tą maszynę, no bo nic takiego wcześniej dawno nie widziałem. Zrobiliśmy sobie małego mijaka. Także myślę, że jeśli chodzi o właśnie ten pług dłutowy, ja to zawsze mówiłem na to głębokość, nie wiem, czy mówię dobrze, czy mówię źle, mówię po swojemu. Więc możemy już skończyć właśnie ten temat, możemy sobie poruszyć właśnie te następne temaciki. Także no mówię, no te weekendy ostatnio no tak wychodzi, że nic nie nagrywamy, nawet nie mieliśmy kiedy zrobić tego zdjęcia czy coś w tym stylu. Nie, Kaziu, dobrze, że zrobił jakieś zdjęcie, mamy wreszcie jakieś fajne wspólne zdjęcie. Jak ktoś nie widział, to zapraszam na fanpage Kazia, link do niego znajdziecie w opisie do kanału, a tam na pewno Kaziu gdzieś ma dodany fanpage swój. Ogólnie, oryginalnie, jak widzicie, można jeździć z tym 9. I teraz zastanawiam się, no zawsze myślałem, że trzeba z tym bardzo wolno jeździć, choć może jeżeli nie jest aż tak strasznie głęboko, można i z tym jeździć 9 na godzinę, więc myślę, że pojeździmy. To jest to, że musimy mieć dużo miejsca, bo jak sami widzicie, fajnie, że te wały, tak? Tak, bo to wały nam tego nie zamazują, że tak powiem, nie niszczą nam uprawy. Bardzo fajnie, że VN takie coś zrobił, ponieważ najczęściej jak jest jakaś maszyna wykonana, to jest tak, że obojętnie co, niszczy nam roślinę. A tutaj jak widzimy, no tylko te dłuta, te łapy nam to niszczy, a wały po prostu są, żeby uprawić tę ziemię. Więc z tym jest naprawdę spoko i jest to kolejny plus, moim zdaniem. Fajnie, no mówię, tutaj naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, niby że taka mała maszyna, nie ma aż tak wiele, że tak powiem, do pracy, ale funkcji naprawdę jest co niemiara w niej. No i na pewno wpływa to na dużą realność. Myślę, że na spokojnie kupimy sobie to na od Bizona do Lexiona. Myślę, że na dniach od Bizona do Lexiona się pojawi, bo ogarniam sobie bardzo fajną sprawę z Sibiradiem do farminga, dlatego też musicie nadać mi troszkę więcej czasu, bo już nie chcieliśmy z Kaskim ogarniać oczywiście tego przed wyjazdem do niego, bo już nie było kiedy. Mówię, wrócę, na spokojnie sobie nagramy. Także dzisiaj już poniedziałek, ruszamy sobie od Bizona, od zera do farmera, od ara do hektara. Będziemy dzisiaj już na spokojnie sobie nagrywać wszystko. Jutro możecie się spodziewać chyba od ara, u mnie teraz tak wypada. U Adasia będzie od zera, więc na spokojnie możecie wyczekiwać jutrzejszych naszych odcineczków. Już w normalnych godzinach, bo dzisiaj prawdopodobnie nie wiem, czy Adaś coś dzisiaj nagra, czy nie nagra, bo chłopaki wrócili sobie wczoraj, wrócili w niedzielę. Adaś wyjechał o 13, dojechał przed 15, Wojciech wyjechał o 14 i dojechał chyba tam 17.30. Także traska nawet w miarę dobrze, że mieli w miarę pogodę, choć wieczorem już zaczęła naprawdę temperatura spadać. Dzisiaj rano budzę się, znów biało. Ostatnio troszkę popadało, rozpuściło się to, znów na polach nie powiem, bo u niektórych to zrobiło się jezioro. Naprawdę współczuję, bo niektórzy mieli naprawdę mega ładne zboża, a teraz z dnia na dzień zaczyna to wyglądać coraz gorzej, powiem wam tylko tyle. U mnie póki co na całe szczęście woda nigdzie nie stoi i żeby nie zapeszać, oby nigdzie nie stała. Ale u niektórych, no mówię, jest naprawdę, naprawdę masakra. Może kiedy zrobimy jakieś przejście po polach, zobaczymy, coś ogarniemy.
jak to tam wyjdzie. Miejmy nadzieję, że na razie ta pogoda się ogarnie. No fakt, że dzisiaj naprawdę był mróz, bo było chyba z 4 stopnie na mrozie. Już Brączek jak wracał o godzinie tam 17 coś, już było minus 2. Także powiem wam, naprawdę mega nieciekawie, bo rano wszystko było zamarznięte. Tata chciał trafić u nas we gwiazdek do domu jak się wracał, no i niestety 100 metrów dalej wylądował. Także ktoś, kto jeszcze ma letnie opony, lepiej niech przekłada na zimowe. Chodzi teraz te zimówki, nie ma takich dobrych firm. Niektórzy tylko pójdą na kasę i dziękuję, dobranoc, a później wypadki, chodzą po ludziach. No ale mniejsza z tym, no i Modlecki ogólnie nie wiem co będzie z serią po sąsiedzku z Adasiem. Myślimy sobie właśnie na ten temat, chcemy ją wymienić. Będzie jeszcze pożegnalny prawdopodobny odcinek z Kiszonki u mnie. Taka jedna fajna duża akcja, ale obawiam się, że ciężko będzie się oglądać. Znaczy nie ma częstych lagów, czasami gdzieś złapię, dlatego boję się, że kurczę przy Kiszonce jak będziemy ciągle gdzieś jeździć i w ogóle do gospodarki z gospodarki będzie przekichane. Dlatego też chcę skończyć tą serię. Fajna jest, ale no muszę zrobić inną mapę. Po prostu bolusiowo im te mody, które my posiadamy, no nie zgrywa się. To w ostatnim odcinku już to mówiłem właśnie z Polskiej Wsi. Jak ktoś nie oglądał, to bardzo serdecznie zapraszam. Tam właśnie sobie pogadałem na temat modów. Praktycznie cały odcinek poświęciłem na ten temat. Bo no jest ciężko, naprawdę nie ukrywam, jest ciężko z modami i dzisiaj chciałem na innej mapie. Mówię, potestujemy wreszcie wszystko, coś nowego, coś innego. Mówię, będzie to inna mapa, będzie to jakiś inny ciągnik, będzie to właśnie głęboszek. No ale niestety, jak sami widzicie, nie udało się tego zrobić, bo pobrałem chyba ze 2-3 mapy. Masakra, gospodarstwo niby duże, ładne, fajne, pola do dupy. Tutaj pola jakieś tam w miarę takie, że no może bym przymknął oko, ale tak wszystko dookoła źle wykonane, że głowa mała, dlatego też no nie gram na, widzicie, na innych mapach. Ciężko, żeby mi jakaś mapa się spodobała, chyba że jest to oryginalna. I dlatego tak właśnie sobie gramy, no ale coś będę próbował się znaleźć z Adasiem. Jeśli nie znajdę, no to nie wiem co będziemy sobie działać, nie mam bladego pojęcia. Będę myślał wtedy, myślę, że jest to dla mnie kolejna motywacja, aby wreszcie wziąć się za mapę po bardzo długim czasie, gdzie nie robiliśmy sobie żadnych map, wreszcie fajnie było się wziąć, wiem, miało być Mokrzyn i nie wiem czy prawdopodobnie nie zaczniemy od Mokrzyna, ponieważ to będzie taka lekka, fajna mapa, ponieważ głównie będę musiał się skupić na terenie, a nie na gospodarstwach, będę musiał kogoś ogarnąć fajnego do modelowania, więc myślę, że jakoś w miarę to nam wszystko wyjdzie. Dobra, tu sobie pojedziemy do końca już, podniosę. Jeszcze co fajnego chciałem dodać w tym głęboszu Faena, jak sami możecie zauważyć, jest inne brudzenie, to też miałem pamiętać, jest inne brudzenie niż po prostu farmingowe. I powiem wam, mega fajnie mi się już podoba, bo jeszcze wcześniej go nie ubrudziłem, nie widziałem jak to wygląda i chciałem poczekać, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Fajnie, wygląda to bardzo realnie, jak sami widzicie jest dobrze mapa wgrana, wszystko tak to wydaje się mega wypukłe. O wiele ładniej mi się podoba. Właśnie fajnie, że coś innego często wychodzi. Fałem ma naprawdę bardzo dużo pomysłów na tego farminga. Więc dobrze, jak się ten farming rozwija. Mówię, fajnie też taka seria, bo kiedyś pamiętam, początki kanału były takie, że praktycznie a dobra, tu jest jakąś fajną akcję, chciałem nagrać, brałem byle jak, no byle jaką. Brałem jakąś fajną mapę, jakiś fajny sprzęcior i sobie nagrywałem. To jest właśnie bardzo fajne, bo idzie sobie ciągle pogadać. Na serii to już trzeba mieć o czym rozmawiać. Mówię, od Ara i od Farmera to powiem wam, że no naprawdę jest o wiele inaczej, bo tam cały czas rozmawiamy o tej serii. A no tutaj na tej polskiej wsi, jak widzieliście, z Adasiem poruszaliśmy takie tematy, nie wiem, związane kiedyś ze szkołą, z rolnictwem, jak to kiedyś było dawniej u nas i w ogóle, i w ogóle. A tutaj właśnie na takich seriach innych też by te tematy się poruszały, ale na pewno inaczej by było łatwiej, bo jeszcze by zawsze się pogadało na temat mapy, na temat modów, tego wszystkiego. I zawsze te odcinki, nie wiem czemu, jakieś takie luźniejsze były, o wiele, wiele fajniejsze moim zdaniem. I też widziałem po komentarzach, że kiedyś, kurczę, nagrywałeś nie serię, tylko same let's playe, że tak chyba jak to pamiętam, ktoś to nazwał. I tak właśnie to dzisiaj do mnie doszło, mówię, kurczę, nagram coś innego, mówię, nagram coś fajnego, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie dzisiaj odcinek będzie króciutki, bo zaczynam późno, tak jak mówiłem, a chcę go dla was wstawić, bo później chłopaki wrócą po szkole, będziemy od razu nagrywać. Dlatego też mówię, akurat zaprezentuję wam, żebyście jak najszybciej sobie tam wbili łapki u Fałena i żeby jak najszybciej właśnie wyszedł do ogólnego downloadu.
i żebyście mogli sobie podziałać im troszeczkę w polu. Ja jestem mega, mega ciekawy, co będzie na 8000. Mam nadzieję, że wy też. Także niepewnie, pewnie niebawem już się dowiecie, chyba że wy tak szybko wbijecie, no to pewnie też i czym prędzej to dostaniecie. Dobra, my sobie robimy jeszcze w tą ostatnią stronę i myślę, że będziemy kończyć. Możecie tutaj dzisiaj napisać, co myślicie właśnie na temat tych serii. Możecie polecić nam jakąś fajną mapę z Adasiem. W ogóle możecie polecić nam jakiś pomysł, co mamy zrobić. Czy... Bo powiem wam, że chciałbym serię, na której byłby byłoby coś takiego jak polskie z zagranicznymi modami. Coś typowo jak tutaj, no to tylko że po prostu musi być to inna mapa. No mówię, no Wolusiowo nie jest zoptymalizowane i jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko z tym. Dobra, ja sobie jeszcze pojadę na jedno pole, dlatego też mówię, napiszcie nam mordy w komentarzach, jaką mapkę byście chcieli zobaczyć, lub jaką serię chcielibyście zobaczyć. Zależy, czy nie wiem, czy odpuszczamy sobie po prostu tą serię i skupiamy się głównie na od Zera, na od Ara, na od Bizona do Lexiana, bo wtedy wiadomo, byłoby to częściej i nie wiem, czy pójdźmy Adaś, wtedy by mi mega pomagał na tej serii. No dobra, jedziemy sobie tędy. Choć już teraz no, mamy jednego pomocnika, więcej mi nie potrzeba, no ale zobaczymy, no mówię, czekam na wasze pomysły, bo to w końcu chcę, żebyście te serie akurat wy wybrali. My już wybraliśmy wszystkie poprzednie, dlatego też chcę, żebyście wyżyli też tą serią nową, która wam się spodoba, no i też dopasowali ją do kanału, ponieważ no już sami wiecie, jakie są serie na kanale z tych innych gier i w ogóle, i teraz po prostu co nowego z farminga by się przydało. Dlatego też poczekam na wasze propozycje i zobaczymy, co uda nam się tutaj wybrać. Oj, po ścielińsku powiem wam, że o wiele fajniej to chyba wygląda. Pojedziemy sobie od tamtej strony i będziemy sobie jeszcze chwilkę... Muszę, wiecie co? Ja sobie go podniosę wyżej. Po co mamy tak głęboko? O Jezus, dobrze nam się udało nawrócić. Fajnie długo podnosi. Podoba mi się też to, że często były takie maszyny, że jak się podniosło, to i tak się te wałki kręciły i w ogóle, bo tutaj już tego nie spotkamy. Jednak nie ma to, jak są jakieś maszyny robione od zera. Te konwerty, to wszystko później wpływa właśnie na to, że mam się tych serii, bo coś laguje. No to mówię, tak samo jak mapa, no wszystko jest z FS-a, z poprzednich FS-ów wszystko było przenoszone, więc to by się przydało naprawdę nowe budynki, zrobić taką mapę typowo Wolusiowo. Spójrzmy V8 od zera, typowego od zera, wszystko zacząć już takie włożyć do mapy ogarnięte, nie to, że po prostu jest jakiś konwert, tak samo jak z modami, nie, no pełno Ursusów, które posiadamy, ciągniki, maszyny, to jest tylko jakiś konwert przełożony i wiadomo, to później laguje, nie ma jak coś jest wykonane od zera, ale też wiemy, jak ciężko jest na przykład robić te mody i jak bardzo mało takich modów wychodzi, więc nie możemy też czekać na Bóg wie jakie mody, tak? Nie możemy też zbytnio wybrzydzać. O, teraz już mi głęboko tutaj dali na pełnej, więc nie możemy też sobie czekać na Bóg wie jakie mody. No ale miejmy nadzieję, że uda nam się jakoś to połączyć i tą nową serię sobie na spokojnie ogarnąć. W ogóle dzisiaj w FIFCE trafiłem Ramosa w jednej paczce i Jamesa Rodriguez'a 400 koła do przodu, tak się mega cieszę. Już taki, wiecie, mega zażenowany, no bo ciągle ścisnę ten skład Beatles, bo podoba mi się ten stary system obrony, na online'ach mam lagi, wyrzucę serwery, dlatego jestem wkurzony tam mega i powiedziałem, że nie będę na razie grał online, póki mi się to nie poprawi, no już chyba, że skład Beatles naprawdę mnie mega wkurzy, to wtedy sobie go odpuszczę i tak, kurczę, dostałem 3 paczki, 20 koła, bo chyba w tym tygodniu naprawdę no dużo nie mogliśmy pograć, no bo wiadomo, weekend się urwał, ale tak wczoraj chciałem wbić już wieczorem, wszedłem na ostatnią aktualizację, żeby dobić te 55,5 tysiąca punktów, żeby złapać tą elitę trzecią i powiem wam, tam są 3 paczki, do tego jest 20 tysięcy końców, miałem chyba swoich 120 tysięcy, jakoś tak, czy 150. I kurczę, otwieram pierwszą paczkę, Krychowiak, drugą paczkę otwieram, poczekajcie, kto to się trafił, moment, i Borba, no i została mi ostatnia paczka, już wiecie, tak nawet nie patrzyłem, klikłem, tylko spoglądałem na telewizor i nagle widzę, będą ekrany, są ekrany, jest Hiszpania, jesteś, o i teraz mówię, kurczę, no pewnie coś słabego, nie, i taki nagle moment, mówię, kurde, Adamowi tak ekrany wyskakiwały, gdy miał Ramosa, nagle wyskakuje właśnie Ramos i po prostu byłem w szoku, nie, jak to wyglądało, no ale jeszcze większym szoku byłem, gdy otwieram tą paczkę, mówię, kurczę, Ramos, pięknie, już nawet nie sprawdzałem co do tyłu,
ja sobie paczkę przerzucam, patrzę, a z tyłu jest jeszcze James Rodriguez, nie? Czyli kolejne 55 tysięcy do przodu, ogólnie miałem teraz 530, chyba czy 540, zalicytowałem sobie Vidala, cisnę tylko w jeden skład, więc spoko, napiszcie też, czy chcielibyście FIFKę sobie pooglądać, czy nie, na kanale. Bo jak tak, no to od czasu do czasu może wam wrzucę, jak sobie tam na skład Baiters ciśniemy, jak wygląda mój skład, no bo teraz już mam, no, wrąbane na niego około miliona, no będzie około miliona w jeden skład. Postanowiłem, że będę cisnął tylko jeden skład, bo ostatnio angielski mi nie poszedł, ale to sobie pogadamy na FIFce. A w dzisiejszym odcinku mordy chyba to będzie na tyle, bo nie ma sensu przeciągać, wolę to szybciej zrenderować i dla was szybciej to mordy wrzucić. Także pamiętajcie, link do Fallena macie w opisie, czekam na wasze propozycje na temat serii, co robimy, czy właśnie może zada się zrobić sobie, tak jak powiedziałem, luźne właśnie takie let's playe, że nie wiem, każdy odcinek na innej mapie, inne mody na jakąś daną akcję. Myślę, że to by była bardzo fajna sprawa, bo Adaś przy okazji miałby coś z ala testowania mapy, a ja bym sobie testował, przypuśćmy, wtedy maszyny i robilibyśmy jakąś daną akcję. Myślę, że to mega fajny pomysł, więc czekam teraz na wasze propozycje. Czekam na wasze komentarze i ja wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, że tylko 20 minutek, ale ważne, że coś jest na kanale. Do jutrka, do Odara i na razie. Trzymajcie się mordy, cześć!